Elo ludzie, z tej strony Nurionblood, a to jest kolejny odcinek z serii o Star Warsach. W tym odcinku powiem wam, kim był Darth Maul i czy to jest jeden z najpotężniejszych Sithów. Tutaj, jak widzicie, macie niego postać, jak wyglądał przed tym, co go spotkało po śmierci z ręki Kenobiego. Macie jego przydomek, imię, pochodzenie, strona, kim był uczniem Palpatina, czyli Dartha Sidiousa. Najwięksi wrogowie to właśnie Palpatine, o czym się dowiecie w tym odcinku, i Kenobi. A rodzinna planeta to Dantomira. Więc ludzie, łatwo mówiąc, zaczynaj. Rodzinna planeta, według niektórych kanonów, to Dantomira. Nie mówią, że inne planety, ale najwięcej mówi, że właśnie Dantomira. Jest zabrakiem. Miał wielu braci, ale najważniejszym dla niego bratem był Savage Opress, o czym później się nawet dowiecie. Odwiedzając Dantomirę, Sidious zobaczył w nim kwitnącą złość i potencjał. I postanowił wziąć Maula na swojego ucznia. Darth Maul stał się jego uczniem. Sam jednak Sidious był dalej jeszcze uczniem Dartha Plaguisa. Ale potajemnie na Mustafarze szkolił swojego nowego ucznia, Dartha Maula, który miał być niego szpiegiem od zabójstw Jedi i różnych innych rzeczy. Bo Darth Maul, no jak pewnie wiecie, dużo nie mówił. No i Darth Maul, no nie oszukujmy się, raczej taki jawny uczeń to nie powinien być. To jest szybki, zwinny szpieg, zabójca raczej, do czego jest idealnie szkolony. Pod okiem Sidiousa na Mustafarze potencjał Dartha Maula się rozwijał. Wtedy Sidious postanowił zrobić krok, że wyznaczył Maulowi listę zadań osób, które ma ten zabić. Nie zostać wykrytym. I powiedział, że wtedy sam on zabije swojego mistrza, żeby byli razem prawdziwie i nie musieli ukrywać Maula. Maul wypełnił listę i zabił wszystkich. No i wtedy Sidious uśpił swojego ucznia, znaczy mistrza, i go zabił błyskawicami. Darth Maul miał różne misje, na przykład możecie się dowiedzieć dużo misji i ogólnie również o historii Dartha Maula z książki Darth Maul, Łowca Zmroku, twórcy Michaela Reavesa. Polecam. I możecie tam się właśnie dużo dowiedzieć. Niby sądzicie, czekaj, co ty powiedziałeś na początku odcinka? Jeden z najsilniejszych Sithów w historii? Czy Darth Maul nim jest? Jeżeli jesteś teraz fanem Star Warsów takim z tego, z filmów tylko, no to pewnie myślisz sobie, że Darth Maul jest słaby, skoro zabił go Kenobi, który był wtedy padawanem. Jednak jak się okazuje, Darth Maul był jednym z silniejszych Sithów. Bowiem tak naprawdę to on wygrał z Qui-Gon Jinnem i Kenobi. Zabił Qui-Gon Jinna, a Kenobiego mocą popchnął w czeluście. Myślał, że ten został zabity. No ale Kenobi potajemnie nagle wyskoczył, wziął miecz i wściekły go zabił. Co pokazuje, że jednak przez ten mały błąd Darth Maul przegrał. Darth Maul potrafi nawet trzech mistrzów Jedi zabić
jednego padawana. Tak, raz była taka bitwa Dartha Maula w lesie, gdzie używał swoich droidów, zazwyczaj szpiegowskich. Darth Maul wtedy odpadł, spadł w czeluście na Nabu, nie miał nóg. Niektóre kanony podają, że wtedy, uwaga, był pająkiem, tak przybrał nogi, przybrał się do pająka i złączył się z nim mocą, ale większość jest jasnych, że później właśnie Savage Opress go odnalazł, bo poczuł wizję niego i oszukany Savage Opress przez właśnie Sidiousa i Asai Ventress, jak i hrabiego Dooku, uciekł i poszukał Dartha Maula, którego odnalazł. I dał mu mechaniczne nogi, choć niektóre kanony mówią, że sam Maul wcześniej sobie zrobił. To jednak raczej to Savage Opress większość podaje. Też takie ciekawostki. No i właśnie z Savage Oppressem poprzysiągli sobie zemsty na Sidiousie, no i oczywiście Kenobim, który doprowadził do bólu Maula. W końcu go nawet mieli, tak, mieli go. W końcu nawet złapali Kenobiego i Maul nie chciał go od razu wykończyć, tylko zrobić tak, by Kenobi cierpiał. No i go, powiem, że bił, rzucał, był cały wściekły, tak na nim wyczerpał gniew. Prawie go nawet zabił zwykłymi rękoma. Lecz wtedy, ale o tym będzie odcinek, Asai wkroczyła i o tym będzie odcinek osobny, który może jeszcze dzisiaj nagram. No. Teraz przejdźmy dalej. Potem właśnie oni uciekli i Darth Maul został z Savage Oppressem, jednak uznał, że zemsty dokonał już dosyć na Kenobim. I wtedy Darth Maul, uwaga, uwaga, wyruszył z Savage Oppressem do bazy samego Dartha Sidiousa, który jeszcze nie był imperatorem. Pokonali wszystkie blokady, aż spotkali Dartha Sidiousa, który jednak dwoma mieczami świetnymi świetnie ich pokonywał. Można też dodać, że Darth Maul, że wcześniej, jak jeszcze był uczniem Sidiousa, Sidious wyznaczył go wcześniej przed tą listą na to, by ten z nim zawalczył. Oczywiste jest to, że Sidious wygrał, ale Darth Maul pokazał waleczność i to, że umie naprawdę walczyć mieczem świetnym, dzięki czemu Sidious go oszczędził. No i tutaj stracił brata Darth Maul, bo Sidious go wręcz wykończył, po prostu ich brutalnie pokonał, zabił Savage Oppressa. No i później Maul błagał o litość, no ale Sidious go walił błyskawicami. Dalej nie znamy tego, co się stało, ale tak walił błyskawicami, że prawdopodobnie zabił Maula, który znów przeżył. What the fuck? Tak, znów przeżył. Prawdopodobnie, bo raczej to jest oczywiste, że raczej Sidious go nie oszczędził. No i tego. No i. Co? No po prostu to jest raczej ludzie właśnie oczywiste, że Sidious go nie oszczędził. No i w końcu prawdopodobnie od nowa znów przeżył Maul. Powiem, że niezwykłe, co? Dlatego właśnie, jeżeli przeżył, to oznacza tylko tyle, że był jednym z najlepszych Sithów. Darth Maul.
Również później się pojawił, gdzie na przykład możecie rebeliantach, Star Wars rebelianci zobaczyć na przykład go, jak chciał wyszkolić Ezrę Bridgera i uwaga, spotkał się z Ahsoką Taną, która aż nie wierzyła, że go zauważyła. Nie wierzyła, że go spotkała Dartha Maula, potężnego Sitha, w który wtedy, uwaga, wykończył dwóch inkwizytorów i był po prostu nie do zatrzymania. Nawet kazał Ezrze Bridgerze innego inkwizytora zabić, się, czy ten się zawahał i dostał opiernicz od Dartha Maula. Darth Maul. Wtedy jednak cóż się wydarzyło? Znów stoczył pojedynek z Kenobim, który był albo przed tymi wydarzeniami, które spotkacie w filmie przygody Han Sola, to mogło być przed tymi wydarzeniami, lub też w wydarzeniach tych. Tego jednak nie wiemy już, kiedy to było, ale tak znów stoczył pojedynek z Kenobim, który był wtedy stary, takiego, jakiego znaleźliście wtedy, kiedy walczył z Darthem Vaderem i nagle, bum, rozpłynął się w powietrzu i tylko szata po nim została. I przegrał z Kenobim, który prawdopodobnie go zabił, chociaż to... No i prawdopodobnie znów przetrwał to Darth Maul, no i teraz czekamy na to, aż wypuści się nowy film, prawdopodobnie druga część przygód Han Sola lub też przygody Dartha Maula. Jestem wręcz tak szczęśliwy, że Darth Maul to taka postać, która powinna mieć co najmniej jeden o nim film, bo to jest bardzo interesująca postać. Jestem zadowolony, że on powraca praktycznie. Lub, choć też jest taka możliwość, że Imperator Palpatine Sidious go uwięził i czekał z nim dalej i wyszkolił go na szpiega, którego, no powiem, że bardzo lubiał mieć na szpiega właśnie Dartha Maula. I mógł Darth Maul to robić z priorytetem o rozkazach Sidiousa, co jednak ja wątpię. No i cóż, resztę dowiemy się w następnych przygodach, prawdopodobnie Han Sola lub też właśnie mam nadzieję, że będzie film o Darth Maulu, o tym, co on robił, jak on przetrwał i ogólnie przed tym, jak go właśnie szkolił Imperator Palpatine, co by było również świetnym filmem i powrotem do tych rzeczach. Do tych rzeczy takich jak separatyści, federacja handlowa. No bo nie oszukujmy się, trochę to szybko skoczyli, szkoda. No bo to miało potencjał, gdyby więcej planet, więcej podbojów, więcej śmierci, czytaj tam. I ogólnie walk. No szkoda. No i cóż, teraz tutaj już dalej nie wiemy. O Darth Maulu. Darth Maul korzystał z miecza świetlnego, który był podzielony na takie dwa miecze świetlne, czyli po prostu miał ostrze z przodu i z tyłu, którym świetnie się posługiwał. Darth Maul był bardzo szybki, bardzo zwinny, milczał w walkach, był bardzo ostrożny, no i właśnie świetnie również walczył. Był bardzo mądry w walce, myślał w walce, robił też podstępy w walce i korzystał z terenu, z rzeczy. Po prostu nawet niby wtedy uciekał przed Qui-Gon Kenobi, ale po to, by tam ich po prostu spróbować wykończyć, by ci spadli do dziury tej. A Darth Maul po prostu był za szybki, za zwinny na to, by tam spaść, więc Dartha Maula to była wręcz super okazja. Uwaga ludzie, niedługo będzie odcinek z Football Managera prawdopodobnie. Znów będzie o Spidermana. Tutaj mam, nawet już szykuję sobie, mam tu swój zeszyt, tak, zeszyt, do którego... Znaczy do niektórych odcinków właśnie do tego zeszytu daję tekst i go studiuję, a do niektórych z własnej wiedzy korzystał, bo przy tyłu się najbardziej pewnie człowiek czuje, jak po prostu korzysta, ale czy może się czasy pomylić?
Ale spokojnie, ja się nie mylę, najwyżej się zająkam. Albo po prostu później o tym powiem. Spokojnie, odczytuję też odcinki i w komentarzach piszę, czasem też w opisie są rzeczy. Pamiętajcie, by czytać opisy. No i takie rzeczy. No i też będzie prawdopodobnie kolejny odcinek ze Star Warsów, kim był. No i będzie teraz o krążowniku Malevolence, tak, misję Malevolence. O tym, jak Republika z nim nagle walczyła o misji Plo Koona i o tym, właśnie jak. No teraz może być spoiler, więc możecie już wyłączyć, bo to na tyle. I nie zapomnijcie, by zostawić lajka w górę, łapeczki w górę i suba, by zmotywować mnie do dalszych odcinków. No i kliknąć dzwoneczek. Ja się z wami żegnam. Znaczy, teraz spoiler. Gdzie właśnie no co, no, Malevolence po prostu rozbił flotę, no i uciekł kapsułą razem z kilkoma klonami. Droidy dobijały kapsuły, dalsze sieci się obronili, no i Ahsoka, no i te się obronili przed tymi i czekali po prostu na pomoc, która jednak mogła nie nadać, bo komunikacja była zepsuta w kapsule ratunkowej. No smutne. Ale Ahsoka Tano bardzo się martwiła o Plo Koona, który jest jej największym praktycznie przyjacielem, oprócz Anakina Skywalkera. Jeden po prostu z najlepszych przyjaciół. I bardzo darzyła go sympatią, bo ten właśnie nią dał do zakonu Jedi i odmienił jej życie na lepsze. I Ahsoka Tano. Była mu bardzo wdzięczna, no i chciała go obronić jak najbardziej. I prosiła Anakina, by ten poleciał z nią. Polecieli i uratowali, no i wysłali jeszcze flotę Republiki. I było potężny bój, jednak na szczęście dzięki Kenobiemu walczyli i od środka musieli zniszczyć Malevolence, bo po prostu miał ten statek Grievousa tak potężne tarcze, że nie, po prostu nic mu nie robiły wszystkie działa. Po prostu Malevolence miał takie jedno działo, które wszystko dezorientowało. Po prostu statki nie mogły nic już robić. Ja się z wami żegnam. Cześć!